Czcigodny księże arcybiskupie, w imieniu wszystkich ustanowionych dzisiaj, w dniu dzisiejszym, szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej, ich rodzin, a także wspólnot parafialnych, pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do naszej formacji przygotowawczej, księżom, którzy wykładali na naszych spotkaniach, osobom, które zajmowały się od strony technicznej, organizacyjnej całą organizacją oraz Tobie, czcigodny księże arcybiskupie, za wyznaczenie nas do tej posługi z prośbą również o modlitwę, abyśmy w niej wytrwali. Szczęść Boże. Ja również pragnę podziękować tym wszystkim, którzy w tym procesie przygotowawczym poświęcali swój czas, żeby was przygotować do tego dnia wyznaczania na posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej. Moi drodzy, wasza posługa się rozpoczyna w okresie Wielkiego Postu. Pragnę wam życzyć, żebyście ten czas Wielkiego Postu owocnie przeżyli, a w czasie świąt wielkanocnych mieli ogromną radość udzielania Komunii Świętej i zanoszenia jej do chorych. Życzę wam, żeby was ręce bolały od komunikowania, bo to znaczy, że wielu będzie pojednanych z Panem Bogiem, z Kościołem, a wasza posługa będzie bardzo potrzebna. Moi drodzy, już was zapraszam do tej szczególnej posługi, jaką jest wasza posługa podczas pielgrzymki mężczyzn w piekarach, ostatnia niedziela maja. Oczywiście i kobiet. To jest niedziela po 15 sierpnia. Moi drodzy bracia, raz jeszcze powtarzam, że Kościół katolicki cieszy się wami i waszą posługą. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy was na tej drodze podjęcia decyzji wspierali. Raz jeszcze dziękuję waszym małżonkom, waszym rodzinom, waszym dzieciom. Bardzo wszystkim dziękuję, bo to dzisiejsze wydarzenie to jest właśnie owoc pracy i współpracy wielu, ale także wasza osobista decyzja, która jest decyzją ukierunkowania na Chrystusa i na świętość. Bo to jest to fundamentalne powołanie chrześcijańskie. Jesteśmy wszyscy powołani do świętości. Drodzy bracia, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, zyskujecie niezwykłą szansę dialogu z Chrystusem. Jak będziesz go zanosił chorym, to masz czas na osobistą rozmowę, adorację. To jest taki ten szczególny czas audiencji, rozmowy z Chrystusem. Możesz mu powierzać wszystkie sprawy osobiste, rodzinne, parafialne, sprawy Kościoła, sprawy naszej małej ojczyzny. Wszystko to, czym żyjesz, co jest twoim problemem, co jest twoją radością. Jedną intencję pragnę wam, drodzy bracia, w szczególny sposób polecić. Módlcie się o to, żeby w naszym kościele diecezjalnym nie zabrakło zwyczajnych szafarzy Eucharystii. Wy jesteście nadzwyczajni. A chodzi nam o zwyczajnych szafarzy. Chodzi o to, żeby w naszym kościele nie brakło prezbiterów,
Módlcie się też, jeśli taka będzie wola Boża, żeby właśnie z waszych rodzin Pan Bóg powołał waszych synów i córki do wyłącznej służby Ewangelii, a synów do tego, żeby byli nadzwyczajnymi, żeby byli zwyczajnymi szafarzami Eucharystii. O to się również we wspólnotach rodzinnych módlcie. Raz jeszcze błogosławionego czasu Wielkiego Postu, błogosławionych świąt wielkanocnych, szczęśliwego powrotu do domu z Bożym błogosławieństwem, no i rozpoczęcia posługi również z Bożym błogosławieństwem na Bożą chwałę. Niech wam wszystkim Pan Bóg błogosławi i tradycyjne szczęść Boże.